Gowin mówi o obostrzeniach. Będę to rekomendował. Jarosław Gowin, działalność firm przyczynia się w minimalnym stopniu do wzrostu zakażeń. Na posiedzeniu Rady Ministrów będę rekomendował jak najszybsze otwarcie sklepów meblowych, powiedział na konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ocenił, że działalność firm w minimalnym stopniu przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa. Będę rekomendował Radzie Ministrów, by ewentualne następne gospodarcze obostrzenia były poprzedzone innymi decyzjami dotyczącymi kontaktów towarzyskich czy kontaktów społecznych, pozazawodowych, powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii na poniedziałkowej 9 listopada, konferencji prasowej. Dodał, że w ocenie resoru, polskie firmy i działalność zawodowa w minimalnym stopniu przyczyniają się do wzrostu liczby zachorowań. Podkreślił, że dzieje się tak dlatego, iż przedsiębiorcy w ostatnim półroczu wprowadzili bardzo wysokie standardy sanitarne. Gowin przyznał, że mogą zostać wprowadzone jeszcze bardziej wyśrubowane obostrzenia. Trzeba pozwolić oddziaływać tym nowym rozwiązaniom, ocenić ich wpływ na poziom epidemii i w ciągu najbliższych kilkunastu dni, dodał. Jeszcze wyższe standardy sanitarne Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii postulowało, aby sklepy meblowe były otwarte. Decyzja Rady Ministrów była inna. Dzisiaj odbyłem telekonferencję z branżą sklepów meblowych. Efekty tej telekonferencji to wypracowanie nowych, jeszcze wyższych standardów sanitarnych w sklepach meblowych, dodał. Gowin podkreślił, że polscy przedsiębiorcy w ciągu ostatniego półrocza wypracowali bardzo wysokie standardy sanitarne. Zdaniem wicepremiera otwarcie sklepów meblowych jest ważne, bowiem polski przemysł meblowy jest jedną z wiodących branż w Polsce. A polskie firmy w czasie pandemii bardzo skutecznie weszły w przerwane łańcuchy dostaw.